Trampkarze Tęczy osiągnęli niebywały sukces. Zakończyli sezon w świetnym stylu, tym samym awansując z Ligi Okręgowej do Wojewódzkiej. Myślę, że dla chłopaków jest to największa frajda ze względu na to, że z tego co wiem, jest to historyczny awans grupy Trampkarza. Jeżeli chodzi o samo Krosno, jest bardzo mała ilość ludzi, którzy są, powiedzmy, zaangażowani w piłkę nożną i czy trenują, czy nie. Chłopaki dali z siebie wszystko, wypracowali ten awans, wszystko zostało w ich nogach, wszystko zostało, jak to mówią, podniesione z murawy. Aby awansować, drużyna musiała pokonać wielu przeciwników, co nie należało do najprostszych zadań. Ciężko było, dobrej drużyny było w naszej lidze, no ale udało nam się jakoś wygrać tą ligę. Długie i ciężkie treningi bardzo się opłaciły. Dzięki nim drużyna pnie się wyżej i zdobywa cenne doświadczenie na murawie. Każdy na treningach haruje, biera za piłką, oczywiście na 110% daje z siebie wszystko. Wszystko się na mecze przenosi i na meczach pokazujemy z siebie po prostu, no co potrafimy. Wszystko po prostu, co nas trener nauczył, co my z siebie wynieśliśmy na treningach. Przed Trampkarzami Tęczy stoją nowe wyzwania. W Lidze Wojewódzkiej stawią czoła silnym drużynom. Każdym staniemy oko w oko, każdemu będziemy chcieli pokazać, co potrafimy, na co nas stać, a jakie drużyny. Można powiedzieć, że strasznie mocno spięty Gorzów Wielkopolski, bo jest to i Warta Gorzów, i Stilon Gorzów, i Progres Gorzów. Dodatkowo dochodzi Drezdenko, Lubuszanin, prawdopodobnie Celuloza Kostrzyń, dwie drużyny z Zielonej Góry, czyli Falubas 2 Zielona Góra oraz Spartakus Zielona Góra. Piłka nożna to dla nich przede wszystkim pasja, z którą wielu wiąże przyszłość. Wspólny sukces dał im dużą ilość motywacji do dalszego grania w piłkę i rozbudził jeszcze większy apetyt wygranej. Na pewno jest naprawdę bardzo fajna sprawa, bo nie dość, że przeszliśmy do dalszego etapu, czyli nabieramy doświadczenia i też czeka nas więcej pracy i cięższej. Podczas sezonu Ligi Okręgowej napastnik Kuba Kukulski strzelił aż 17 bramek dla swojej drużyny, zdobywając tytuł Króla Strzelców. Dużo daje drużyna, bo bez drużyny nie osiągnąłbym tego sukcesu. No, ktoś musiał dogrywać mi te piłki, no, ale zostałem król jeszcze, to też taka radość dla mnie i satysfakcja. Wraz z nadejściem wiosny trampkarze staną naprzeciw pierwszych przeciwników.